Zabójstwo Ozyrysa. Według mitu o stworzeniu świata z Heliopolis wiadomo, że Bóg Ziemi Geb i bogini nieba Nut spłodzili czwórkę dzieci: Ozyrysa, Izydę, Seta i Neftydę. Ozyrys jako najstarszy z rodzeństwa przejął we władanie Egipt, dziedzictwo ojca. Był to złoty wiek Egiptu, w którym m.in. pierworodny Geb zjednoczył ziemię Egiptu. Władca uczył ludzi rolnictwa, dostarczał narzędzia, ustanawiał prawa i nauczył czcić bogów. Izyda natomiast uczyła, jak leczyć z chorób, jak wykorzystywać plony z rolnictwa i obierała ludzi. Niestety, wkrótce pojawił się jego młodszy brat, Set, który chciał przejąć tron. Zazdrościł korony, dostatku i sławy wielkiemu Ozyrysowi. Według wersji Plutarcha, Set zaczął knuć spisek przeciw swojemu bratu. Postanowił potajemnie zebrać wymiary ciała Ozyrysa i przygotować piękne, ozdobione skrzynie zgodnie z wymiarami ciała ofiary. Później zaprosił brata na uroczystą ucztę, na której znajdowała się skrzynia. Wszyscy byli zachwyceni tym dziełem i pragnęli mieć skrzynię w posiadaniu. Set powiedział, że dostanie ją ten, kto wejdzie do tej skrzyni i będzie do niego idealnie pasować. Gdy wreszcie nadeszła kolej Ozyrysa, Set z innymi oprawcami zamknęli władcę wiekiem i wynieśli i wyrzucili do Nilu, wypychając skrzynię do morza poprzez ujście tanityjskie. Tam oczywiście utonął. Według tekstów sarkofagów, aby przejąć tron, Set postanowił zmienić się w jadowite stworzenie wodne. Kiedy Ozyrys przechodził obok wody, Set przedostał się pod sandał i przeniknął do jego krwi. Młodszy brat zabił starszego brata swoim jadowitym jadem. Inna wersja, według tekstów piramid, mówi, że zabójstwo w tej wersji wydarzyło się w miejscu zwanym Nedit lub na wzgórzu Gazel. W momencie śmierci dusza Ozyrysa uciekła przed goniącym ją Setem aż na księżyc. Ten jednak przybrał postać byka lub gazeli i połknął księżyc wraz z duszą władcy. Lecz nie na długo, bo gdy Horus wraz z Totem dowiedzieli się o tym, zmusili go do oddania duszy i księżyca. Od początku ozdabianie skrzyni starożytni Egipcjanie wzięli sarkofagi, w których składano trumnę z zabalsamowanymi ciałami zmarłych. Na sarkofagach często znajdowały się teksty sarkofagów, które dziś pomocne są w odkrywaniu wierzeń z tamtych czasów.